Siemanko, witam moją małą publiczność. Słuchajcie, byłem dzisiaj z Bemką na serwisie. Włączali ją pod komputer, ale to zaraz jak zdejmę, to wam opowiem co i jak z tą kierownicą i tak dalej. O, trzeba będzie dzisiaj ogarnąć takie daily małe, garażowe dzisiaj. Zobaczymy co z tym termostatem. A co do kierownicy, to za chwilę wam opowiem. Jest lipa. Kurde, trochę wysoko. Wysiadać tak z zetki od razu. Dobra, trzeba zjeżdżać. Zawsze zetku to zjeżdżać na lawetę. Maska taka długa, kurde. No i co, kierownica się pali, widzicie? Lipa. Dobra, zjeżdżamy. No i co? Co tutaj się dla pani stało, proszę powiedzieć? Raz, dwa. Co tu pani dolega? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Mam nadzieję, że tam nie ma oleju. Bo będzie bardzo źle. Będę działał. Najpierw zrobię termostat. Zobaczymy co będzie z termostatem. Mam nadzieję, że będzie wszystko lux. A co do kierownicy, słuchajcie, no to jest lipa. No, tak jak już wam mówiłem, byłem w serwisie BMW. 75 euro mnie to kosztowało, żeby podłączyli pod komputer dziady. No i co, i nie mogli się w ogóle połączyć ze sterownikiem. Na początku jak tam mi holowali, pierwszy filmik co pokazywałem, jak stałem, tam ADAC przyjechało, oni też mają komputer zawsze, przyjeżdża najpierw technik na początku, sprawdza, bo czasami jest tak, że można dalej na przykład kontynuować jazdę, jak nie, tak jak w moim przypadku, no to wtedy przyjeżdża laweta zaraz z tyłu, tak? No i co, podłączał komputer, oni też mają zajebiste komputery naprawdę do wszystkich samochodów. Nie umiał się on połączyć ze sterownikiem. Postanowiłem, że pojadę do BM-ki. No i co? Pojechałem do BM-ki, podłączyli i niestety nie idzie się w ogóle połączyć ze sterownikiem kierownicy. Nie ma opcji. Cały czas błąd wywala, po prostu nie ma komunikacji. Że najprawdopodobniej jest uwalony sterownik cały od wspomagania. A więc co za tym idzie? Zatem trzeba wyjąć wszystko. Całą kierownicę, całą kolumnę kierowniczą. Wyjąć ten silniczek cały elektryczny, pierdzielony. Z tym modułem. No i co, znalazłem dwie firmy. Są jedna w Niemczech, druga jest w Anglii chyba. I do nich się wysyła, o ile tam jakieś numery w ogóle są zgodne, bo nie wszystkie sterowniki prawdopodobnie naprawiają. Także trzeba to wszystko rozebrać. Kupa roboty, naprawdę jest kupa roboty. To wszystko trzeba rozebrać w środku. Kurde, naprawdę nie wiem jak mam się za to w ogóle zabrać. Ale no kurde, przerąbane będzie. Trzeba będzie wszystko rozebrać i wysłać do nich. Cały ten motorek, sterownik, no i oni to jakoś prawdopodobnie robią. W Niemczech ceny są mniej więcej podobne, tam troszkę więcej wychodzi niby do Anglii, ale niby dają dożywotnią gwarancję. Tutaj dają na 12 miesięcy z tego, co już się zorientowałem. 12 miesięcy gwarancji dają na tą naprawę sterownika. A więc nie wiem, zastanawiam się. Tyle, że tutaj miałbym bardzo szybko. Jakby z powrotem, tak? Wysyłam zaraz ciach parę dni i miałbym z powrotem do Anglii, to może potrwać nawet, kurde, nie wiem, z 2-3 może tygodnie. Tyle, że tam jest jakby dożywotnia gwarancja na to. 30 euro może więcej wychodzi, no ale jednak dożywotnio to zrobią. Sam nie wiem. No nic, najpierw zrobię ten termostat, wymienię, zobaczę jak to będzie chodzić, a później, no co, będziemy patrzeć dalej, co z tą kierownicą cholerną, no ale niestety, widzicie, trafiło się dla mnie taki wrzut i trzeba to będzie ogarnąć. Jak to ogarnę, podzielę się tym filmem i tyle, kurde, no co, trzeba działać, ja tam zmieniam termostat
nagram może, jak to tam zmieniam sobie z ludów. I tyle. O, jest lipa, kurde, no trochę lipa. Koniec sezonu, co prawda. Już pogody nie ma, jeździł i tak nie będę, także zostanie sobie, będzie stała na hali. Poczekam do następnego lata, więc się nie pali z tą rozbiórką kierownicy, tylko jest lipa, że jak to wszystko rozbiorę, nie będzie go można ruszać, tak, także jest też lipa, że jak tu mi zawiśnie, czy tu postawię, po prostu rozbiorę, bo to wiadomo, nie będzie kierownicy, nic, kurde, żeby nie przestawiać, nie będę pchał jej w to i z powrotem, no to będzie mi tak stał trochę taki wrzut będzie. No ale nic na to nie poradzę. O, no to tyle. Tak to właśnie wygląda, jeśli byście chcieli wiedzieć właśnie, co to się stało. Tak BMW zdiagnozowało tą usterkę, przynajmniej tego sticky steering, czy tam EPS. Zwał jak zwał, w każdym razie jest lipa ze sterownikiem. Prawdopodobnie sobie już wyziął ducha. Przyczyna znaleziona. Patrzcie na to tam. Kurwa mać. Patrzcie, jak rozwaliło pompę wody. Zmieliło. Ja pierdolę. Zobaczcie. Ale ją rozjebało. Wiecie, dlaczego to rozebrałem? Wsadziłem nowy termostat. Próbuję odpowietrzeć auto. Ale widzę, że w ogóle nie gania nic płynu, bo te węże tutaj gorące, tam zimne. Powietrza w ogóle zero ciepłego w aucie, cały czas było zimne. W zbiorniczku zauważyłem, że w ogóle nie ma przepływu płynu. To mnie bardzo już zdziwiło i dlatego postanowiłem, że wyjmę, sprawdzę pompę. Dziurka jest taka i powinno sikać, przelewać się zajebiście wszystko. A tu się nic nie przelewało. No to ładnie. To na dzisiaj koniec roboty. Także przygody są zajebiste z Zetką. Trzeba zamówić jeszcze pompę. Tylko kurde. O, obawiam się tych plastików teraz. Ciekawo, gdzie to mogło polecieć. Kurwa mać, ale lipa. No, także takie daily dzisiaj z garażu. Udało się przynajmniej znaleźć przyczyny, dlaczego się grzała. Się zagrzała. Raz wcześniej nic nie było w ogóle z temperaturą. Wiewy też wszystko działało. No na raz po prostu chyba ją przekręciło. No to ładnie. To tyle, panie, w tym filmie. Będę działał, jak przyjdzie pompa, zmienię pompę, termostat i zobaczymy wtedy, co będzie. Mam nadzieję, że będzie luks. Trzymajcie się. Na razie.